Jeżeli chodzi o mecz, to było to bardzo trudne spotkanie dla nas. Troszeczkę nam pokrzyżowała plany czerwona kartka Bartka Babiarza i myślę, że tak naprawdę, kiedy gralibyśmy prawdopodobnie w 11, byłoby nam dużo łatwiej. Natomiast to, co powiedziałem moim zawodnikom w przerwie, że jest to mecz do pierwszej bramki, kto strzeli tą pierwszą bramkę, pewnie wygra. Typowe derby. Nieźle się pokazaliśmy, myślę, szczególnie fizycznie w drugiej połowie, ale to nie wystarczyło na to, żeby pokonać dzisiaj zespół z Katowic. Nic, mam nadzieję, że ta porażka nas tylko wzmocni. Mam ciężkie spotkanie kolejne z Odrą u siebie. Będziemy się przygotowywać i robić wszystko, żeby zwyciężać, bo to jest najważniejsze. I tyle. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa serdecznie. Oczywiście jestem bardzo zadowolony z tego, że zdobyliśmy 3 punkty z bardzo trudnym i wymagającym rywalem. Widzieliśmy, że będzie to bardzo trudne spotkanie i tak naprawdę nie liczył się styl, liczyła się efektywna gra. I ta efektywna gra skutkowała tym, że doszliśmy do kilku sytuacji, wykorzystaliśmy jedną i 3 punkty zostają w Katowicach. Niemniej jednak nie ustrzegliśmy się wielu błędów i ta nerwówka w końcówce, mimo że przeciwnik gra w osłabieniu, na pewno spowodowało to, że trochę chaosu się wdarło i nie potrafiliśmy kontrolować tego spotkania do samego końca. Także na pewno dużo rzeczy do poprawy, dużo materiał do analizy i ciężko będziemy pracowali na to, aby w następnym spotkaniu wyeliminować to, co nam się nie udało. Z drugiej strony oczywiście plan zakładał, że i realizacja tego planu, że uda nam się odnieść zwycięstwo i zawodnicy stanęli na wysokości zadania. Chciałbym też podkreślić, że dużo łatwiej na pewno grałoby się nam w następnych meczach przy takiej frekwencji i takiej oprawie, jaką dzisiaj zaprezentowali nasi kibice. Dziękuję bardzo.